No witajcie moi kochani na moim kanale Siedlisko Drzewo. Z tej strony Teresa Firkowska. Jak już zauważyliście, trochę jestem już na tym kanale, a właściwie minęło w maju, już niedługo, minie mi 2 lata, jak już dla Was nagrywam, więc są i nowi, są i stali bywalcy, więc stwierdziłam, że się z Wami i nowymi, i starymi przywitam. Nazywam się Teresa Firkowska, jestem magister sztuki, tworzę różne dzieła florystyczne, pasjonuję się florystyką od dziecka. Ogrodnictwem. Zaraziła mnie moja mama, która uprawiała piękne kwiaty w ogrodzie. Pięknie prowadziła ogród, do dzisiaj prowadzi, więc ją serdecznie pozdrawiam. Oczywiście szkoły pokończyłam w dużym mieście, długo żyłam w dużym mieście. No i jak już pokończyłam te szkoły, dzieci się dorobiłam, rodziny się dorobiłam, to Janusia, o mój pies, stwierdziliśmy z mężem, że no czas na to, żeby może wyprowadzić się na wieś. No i 5 lat temu właściwie kupiliśmy to siedlisko i to siedlisko było w bardzo pokanym stanie, zachwyciły nas po prostu drzewa. Piękne, 100-letnie. To siedlisko jest zarejestrowane w 1927, ale okoliczna starszyzna mówi, że jest starsze. No więc, moi kochani, to tyle wstępu. Siedlisko właśnie od 4 lat. Psy widzę, że szaleją tutaj ostro. Jakiś pies idzie i psy szaleją. Od 4 lat mocno rewitalizujemy, odnawiamy. Poczekam, aż psy po prostu się wyszczekają, bo tam idzie sąsiad z psem. Więc tak pięknie nie wyglądało, jak Wam teraz na filmikach pokazuję, a z tyłu moja zeszłoroczny filmik, suszarka, używam, tak widzicie. Moje obronne psy właśnie bronią mi tu siedliska. Poleciała dalej. No więc tyle wstępu. Powiem Wam pokrótce. No nie wytrzyma. Nie wytrzymają. Powiem Wam pokrótce, co jeszcze, co tu robiłam, co przez te 4 lata, a dużo. Oczywiście ten dom cały nie wyglądał tak. Nie wygląda, żeśmy bardzo dużo, pierwszy rok to był remont tego domu, bardzo dużo nas to siły, energii i pieniędzy kosztowało, ale mogliśmy się wprowadzić po właściwie 2 latach. Pierwszy rok odgruzowywanie tego domu i stawianie go na możliwość zamieszkania i odgruzowywanie właściwie od obkaszanie wszystkiego tego, co tutaj widzicie. Widzicie za mną piękną, płaską formę nasadzenia, które tak naprawdę nie istniały. Tutaj były ogromne chaszcze, ogromne wysypiska śmieci. Naprawdę mnóstwo śmieci. To były kontenery, nie wiem ile kontenerów, ale dużo kontenerów wywieźliśmy śmieci. Więc trochę nas pracy to kosztowało, nasadzenia wszystkie, to cały czas, do dzisiaj, cały czas nasadzam, cały czas pracuję z nasadzeniami tych roślin, żeby właśnie fajnie tutaj to zaaranżować, żeby to pięknie wyglądało, cieszyło to te kwiatki. Ja się po prostu cieszę, jak sadzę, jak pielęgnuję. Jest to ogrom pracy. Jak żeście zauważyli już w filmikach, które nagrywam, jest mnóstwo pracy.
Ja się z tym liczyłam, że to będzie mnie tyle pracy kosztowało, ale ja absolutnie nie narzekam na to, że pracuję tu ciężko. Mnie to satysfakcjonuje. Jestem taka po prostu szczęśliwa tym. Szczęśliwa ja się odnajduję, tak? Odnajduję się, że nagrywam dla Was te moje codzienne zmagania i z siedliskiem. Oczywiście pracuję, jak już wiecie, właśnie w pracowni, którą cały czas remontuję. Za chwilę do niej dojdziemy. Tutaj jest oczywiście mój warzywniak. Warzywniak. Nawet mój warzywnik, mówię warzywniak. Zagony na samym początku powstały z recyklingu. Ja bardzo dużo rzeczy z recyklingu robię, bo po co tu inwestować jakieś nie wiadomo jakie pieniądze? Można przecież super zaaranżować sobie takie skrzynie z różnych odpadów, tak? Więc właśnie taki recykling uskutecznia. Warzywka już są fajne, już zaraz będziemy jakieś tam zbiory po kolei robić. No i tutaj jest właśnie mój inspekt, skrzynie, no dom i nasz piękny dąb, stuletni dąb. I tutaj tak naprawdę też warzywniak to jest moją taką, takim moim konikiem. Zaczęłam się właśnie warzywami tutaj na siedlisku interesować, nie miałam zielonego pojęcia, znaczy miałam, na wsi się wychowywałam, nie oszukujmy się. I po prostu, ale jako dziecko to przecież jak, no po prostu mnie to nie ciągnęło, absolutnie. Jako dziecko to uciekałam od tych prac rolniczych, ciężkich. Tu jest mój lasek, zaczyna się. No i ten lasek jest też taką właśnie oazą, w której grillujemy, w której fajnie się spędza czas, bo tu jest tak właśnie przyjemnie zielono i chłodno i po prostu, no właśnie tu jest grill. Także tu zaraz jest drewutnia, za chwilę Wam pokażę. No i tu sobie czas spędzamy właśnie też fajnie, majówka zaraz będziemy tutaj spędzać. No i tu już są za nami piękne lasy, pola. Sąsiadów tak w otoczeniu płotu nie mamy, więc też to ta działka nas urzekła tym, że nie było sąsiadów w pobliżu. No więc właśnie tak to fajnie wygląda, że jest to taką oazą dla nas. Uciekliśmy z miasta i się tutaj zaszyliśmy. No i tak naprawdę właśnie ja tu pracuję, ja tu działam, tu tworzę. Wcześniej miałam działalność w mieście. Dużo pracy miałam, dużo klientów. Tych klientów częściowo przyciągnęłam tu ze sobą, więc tworzę dla nich i jednocześnie dla Was też. I nagrywam dla Was i robię realizacje różne dla Was i dla innych też. Także tutaj jest mnóstwo pracy cały czas, coś tworzę. Tutaj widzieliście tą bramkę. To jest ta bramka z recyklingu ostatnio, jest piękna. Jak się zazieleni, słuchajcie, to będzie po prostu piękna bramka z drzwi. No i tu już jest pracownia. Tu jest pracownia, którą właśnie też cały czas, że tak powiem, rewitalizuję. Odnawiamy, bo pracownia to, jak już chyba słyszeliście, to była obórka. To było stare siedlisko, to było stare gospodarstwo, w którym tu trzymano zwierzątka, tak? Konie, krowy czy świnie. No i my to pracownię, to jest moja pracownia, w której właśnie tworzę, zaadoptowaliśmy na właśnie moją pracownię. Dlatego, żebym właśnie mogła tu dla Was tworzyć i pracować, tak? To jest moje miejsce pracy, także w każdej chwili w piżamie wychodzę do pracy. Zresztą widzicie, jak ja wychodzę do pracy, codziennie pracuję, tak? Tu obok zaraz dom z ganeczkiem naszym pięknym, którego właściwie tam nie było, myśmy go dobudowali. No i cóż, jeszcze zostało nam w koło jakiś tam taras do zrobienia. No i jeszcze jest dużo pracy, jeszcze jest. Tu jest drewutnia, w której właśnie też robimy fajne spotkania rodzinne.
fajne jakieś uroczystości. Już Wam pokazuję, jak to jest fajnie. Widzicie? Jest super, nie? Ja po prostu uwielbiam, to jest taka atmosfera, jest, no po prostu jest power, jest super. Lubimy tu, na pewno będziemy majówkę tu obchodzić, odpoczywać. No i będziemy tutaj, zawsze spędzamy tu czas miło z rodziną. Oczywiście na warsztatach, jak ludzie przyjeżdżają, też spędzamy czas, fajnie jest. Na środku naszego podwórka, na którym więcej już tutaj się właściwie toczy nasze życie, stoi piękny kasztan, który po prostu już ma swoje lata, ale go leczę cały czas, leczę, walczę o niego. Jest przepiękny, widzicie go. Już trochę swojego życia stracił w walce z wiatrami, ale jest nadal piękny. Jest nadal taki urokliwy. No i daje cień przede wszystkim, także tutaj jest dosyć fajnie zacienione podwórko. No i tu jest nasza oaza pod lipą, naszą piękną lipą, hamaczek. I to jest po prostu, słuchajcie, zobaczcie, taki wypoczynek mamy tam. No i jeszcze tutaj zobaczcie tą lipę. To są wszystko stuletnie drzewa, które dają nam piękny cień. Właśnie tą piękną atmosferę tego siedliska. No po prostu dla tych drzew. Kocham drzewa, bo tego siedlisko drzewo. Ja uważam, że drzewo łatwo można ściąć, ale ile ono rośnie. Te drzewa, które otaczają nasze siedlisko, mają około 100 lat. Jakbym je zasadziła, nie doczekałabym takich pięknych tych drzew. Także tu pokolenia sadziły te drzewa. Tym krótkim filmikiem żegnam się już z Wami. Pokazałam tak pogrubsza moje siedlisko. Także dziękuję serdecznie za wspieranie, za polubianie, za subskrypcję. Widzimy się w kolejnej realizacji. Do zobaczenia. Pa!